Witam w kolejnym materiale. Dziś będziemy zwiedzać oto ten obiekt. Tu kiedyś mieścił się dworzec kolejowy, obiekt wraz z szaletem. Tam później przejdziemy, pokażę jak to wszystko wygląda. Wzniesiono w 1912 roku, kiedy otwarto linie kolejowe łączące dwie miejscowości. Niestety od 1987 roku został wstrzymany ruch pasażerski. Z tego co mi wiadomo, dawny dworzec został przekształcony w mieszkania i teraz zapraszam Was do wspólnego zwiedzania. Ok, teraz będziemy wchodzić do jednego z tych mieszkań. Jak widzimy, mieszkanie dopiero zaczyna się od pierwszego piętra. Tutaj taką mamy małą klatkę schodową. Przejdziemy później na strych. Tylko najpierw Wam pokażę, jak to wygląda. Niestety obiekt już troszeczkę jest zniszczony. Tutaj mamy wejście do mieszkania. Na sam początek wieszak z lustrem. Po prawej stronie dawna kuchnia. Niestety już z niej też dużo nie zostało, została tylko szafka, jakaś kółeczka narożna z przyprawami, wazonik i suszarka do naczyń. Reszta to praktycznie są śmieci. Mamy tutaj jeszcze gąbkę, jakieś chyba grzybki w słoiku. Jakie tutaj sztuteczki. Dobrze, przejdźmy teraz tutaj do pokoju. A tutaj jeszcze mamy taką małą apteczkę z lekami. Nie będę ich dotykał. Te mam jakieś Hitaxe, Biseptol, Alertek, bandaże. Dobrze, tutaj jest pierwszy z tych pokoi. Tutaj chyba, jak widać, był pokój dziecięcy. Tutaj zostało tylko biurko, kanapa, no i piec. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego pokoju. Tu też jest, jak widzimy, wielki syf. A w każdym z pokoju mieścił się piec kaflowy. Tu też jest wielki syf, bo trzeba uważać, gdzie się chodzi. Macie jeszcze karnisz. Mała firanka. To jest drzwi przesuwne. Bardzo dużo. Ktoś opuścił w czasie świątecznym. Ale z tego co wiesz, to nawet nie wiadomo, to niby to jest dopiero rok opuszczone. A zobacz, jaki to jest stanie, nie? Patrz, jeszcze mamy tutaj motywy świąteczne. Ale tego nie wiem, jakby było opuszczone przed świętami. Tak. Albo w czasie świątecznym. Zobacz. Obąbki są tu nawet. Gwiazdorek. Gdzie choinka? Tu jest. Zobacz, jeszcze z bombkami. No. Tutaj jeszcze jak zobaczymy, jest jakiś mały kantorek. No co, my to nie aż taki mały, bo jeszcze można było z jego duży pokój zrobić. Tu też, jak widzimy, sterta śmieci. Też, jak tutaj widzimy, motywy świąteczne. Tutaj też koszyczek wielkanocny, bombki. Wobec tego tutaj, co zobaczyłem, to są też dokumenty od samochodu. Nie będę pokazywał takich dokładnie z tego względu, bo to są dane kierowcy, jakie tutaj miejsce zamieszkania. I mamy też książki Elizy Orzeszkowej, Dobra Pani, następne fraszki, pieśni Treny, Chłopcy z Placu Broni, Butelka po alkoholu. Patrz, to też mamy papier. Tam. Patrz, nawet kaseta z pierwszej komunii świętej. Mhm. Ciekawe, to jest jakiś rok.
Jeszcze jest. Zaraz zobaczymy. 1999. O, 100 lat. I też jakieś tam. Nie są gąbki. Pościele. Same wspomnienia. Same. Dobra, przejdźmy teraz. O, jeszcze maska. Halloween może. Może tak, pasek jeszcze. Dobra, przejdźmy teraz do... W sumie idziemy na strych, nie? No. Jest tutaj trochę syfu. Ale jest co zwiedzać. Wychodzimy już z tego mieszkania. Będziemy się kierować na strych. To bezpiecznie, no. Tutaj mamy kosz. Nie zawaliliśmy się? Nie, do prania. Pełno słoików. Tu też troszeczkę rzeczy zostało. No to tak. Przecież oboczej się, że ktoś tu wisi. A to tylko to kurtka. To jest najgorsze na strych? Tak. Się wchodzi. Bolek i Lolek. Gdzie jest Bolek? Książka? A weź zobacz. Książka. Książka to jest? Tak. Tak. Tu chyba... Nagroda. To jest nagroda jakaś, nie? Tam była napisane. Czekaj. Patrz, bo tu są dane, no więc je będziemy pokazywać. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2014-2015. Może co to mamy za... rzeczy. Jakieś rękawiczki budowlane. Pewno butelek od piwa. A tutaj chyba stojak na opony? Na opony, tak. Najwidoczniej, widzisz? To są te na... Tak, bo tu masz narysowane, tutaj. Wiesz? Jest. Weź podświetl tutaj na ten. Widzisz tutaj? Mhm. Są nawet te do blokowania, żeby koła zakładać. No i tutaj masz też rysunek. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Czekaj, mi się jeszcze mocno na ten. No. Dobra. Tutaj co jest? Tutaj już niestety więcej nic ciekawego nie znajdziemy. Dobra, teraz będziemy wychodzić. Będziemy wchodzić do tamtego, następnego mieszkania, nie? No. Bo teraz te pierwsze, później drugie i na końcu trzecie, ale te trzecie jest z tyłu, nie? Dobra, więc spotykamy się już na dole. Dobrze, już jesteśmy na dole. Teraz będziemy zwiedzać kolejne mieszkanie. Na samym wejściu widzimy taką piękną, starą latarnię. I z tego, co mi wiadomo, bo gadałem przed chwilą z panem, który niedaleko mieszka, to właśnie w tym mieszkaniu mieszkała starsza pani. Tu jak wchodzimy, widzimy mały przedpokoik. Z przedpokoju wchodzimy bodajże do kuchni. Tak, to jest kuchnia. Też takich sporych rozmiarów, nie? No. Jak na to mieszkanko. Wysokie. Tak, tutaj jeszcze mamy... jak kamienica. Resztki od kuchni. Kafelki i bozerie. Też chyba filaneczki wiszą. Mhm. Ale czysto jest w tych pomieszczeniach, nie? Tu z kuchni. Chyba tak. Tu z kuchni wchodzimy do pokoju. Nie, wtedy w tym pokoju tylko został piec i nic więcej. Jeszcze nie rozebrane. No i z tego pokoiku chodziłem do następnego, ale to już był taki bardziej salon. Naprawdę dużych, sporych rozmiarów. Ale zobacz, jak tutaj czysto. Tylko to przemalować ściany, podłogę ją założyć i może się wprowadzić. Prądu raczej tutaj nie ma, nie. Nie ma. Nie, naprawdę ciekawe. Ciekawie, chociaż pusto, ale czysto, nie? No. Dobrze, teraz przejdziemy do tego trzeciego mieszkania. To trzecie mieszkanie jest z tyłu tego budynku. Na próg, bo jest zasięgiem. Widać, nie? Dobra, teraz przejdziemy chyba tędy, co? Pokażę, jak tutaj to wszystko wygląda z tej strony. Tu z tym panem jednym gadałem, mhm, że kiedyś tutaj były tory.
Tutaj, zaspokojnie, nie wiem, czy widać na kamerze. O, tutaj. Tędy przebiegały tory. Ja później je ściągnęli. A tam dalej, jak już mówiłem wcześniej, już tam szaler był. Bo tutaj w ogóle nie było, zauważyłeś, ubikacji, nie? No nie. Nic. I oni wychodzili właśnie tam. No, a jedno pomieszczenie... Czekaj. O, te, co teraz pokazuję palcem, to właśnie było ubikacja dla pasażerów, nie? Mhm. A też motywy świąteczne jeszcze są. Ołwanek. Słomy chyba, nie? Masz następny gwiazdorek. Dobra, wejdziemy do środka tutaj. Tutaj chyba był przedpokój, nie? Z tego co... W sumie tak wygląda. Tutaj to na pewno była kuchnia. Nie wiem, czy dobrze widać. Znaczy, do czego służyło to okienko? W sumie jest tak, kiedyś był tutaj dworzec, to tutaj mogła być kasa biletowa. Możliwe. No, a później zrobili z tego pokoik na scenę dziecięcy. Czy maskotka? Księżyc? Co, księżyc to jest banan? Księżyc. No, na banana też to wygląda, nie? Uśmiechnięty banan. Tak. Jakiś plecak. Ten jakiś... To jest chyba nie tak. Śmieci. Nasadka do tak. Toalety na dziecko. Dużo, właśnie założyłem, że dużo dzieci tutaj mieszkało, nie? Sztuczny kwiat. Jeszcze jakieś rzeczy tutaj pozostawały. Zobacz, następne motywy dziecięce. Widzisz? Maskotka. Jakaś książka. No, tu pewno zabawek widać. No, małe skarpetki chyba. Tyle. No, jakieś pismo. Widzisz, są rejonowe. Nie będę pokazywał tego. O, następny piecek. I tu jakieś też obrazki z bajek. Co to jest za ten? Piękne bestie? Tak. Kręgolody. Ale widać, że ktoś lubił robić własne dekoracje różne świąteczne. Mhm. I tu jest zrobiony koszyk z gazety. To też? A z papieru to tak się... To mówi taki origami, nie? Tak. Z jakichś gazet. Aha. Ktoś lubił no, sam ciekawie. Sobie robić. Ciekawie. Ma tutaj jeszcze też jakieś filiżaneczki. Dziecięce. A jak to się rowerami jedzie to. Rura od odkurzacza. Dobra, tutaj to na tyle, nie? Z tego pomieszczenia. Przejdźmy tutaj jeszcze do tego w sumie szaletu, bo sam jestem ciekaw tu jak wygląda. Tam dalej co tam jest. Nic ciekawego. Dobra. Idźmy. Do tego szaletu. A z tego też można było jakieś mieszkanko zrobić, nie? Mały domek. To jest ogólnie własność kolei, nie? Zobacz jaki wychodek. Jeszcze. Ja myślę, że normalny tutaj będzie kibelek, ale chociaż na papier toaletowy. Do środka nie będę zewnątrz. Bo to tak samo jeszcze. Są motywy dziecięce. Nie zwykła toaleta. Kiebelki chodzi, czy coś, nie? Maluszka. Mhm. No, widać, że to dużo dzieci musiało mieszkać. Zobacz, tutaj byłem, tutaj pierwsze, to był ten kibel dla
dla ludzi, którzy mieszkali tam obok, a tutaj był dla pasażerów. Ale weź teraz tak zimno i wychodź z prowikacji. No, bo kiedyś tak było, nie? Kiedyś tak. Nie było przecież. No tutaj to już też pusto. Z tej strony następne jest wejście. Tutaj tylko jest drabina drewniana. Nic więcej. No ale patrz, no wiesz, mógł być tutaj chlewik, nie? Przerobili. Musimy tu następny jest, widzisz? Może było męski damski. Może też jak być, nie? No i jeszcze opon. Słucham? Może tak. Zobacz, tutaj następne. Następny taki fotelik. Krzesełko taka miała, no właśnie. Z tych rzeczy dziecięcych. Namiot. Namiocik. No. Hamak. I wózeczek. No już pokażę, jak to w całości wygląda ten obiekt cały. Tak to wygląda, a naokoło praktycznie żadnych nie ma domów. No i w sumie na tym już będziemy kończyć zwiedzanie. Ten obiekt praktycznie znaleźliśmy przypadkowo, ale troszeczkę zasięgnęliśmy informacji w internecie, co tutaj kiedyś było. I wam o tym już na początku filmu wspomniałem. Więc jak zawsze zapraszam do innych filmów moich, do subskrypcji, no i do lajkowania. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.